Zakończenie Wiedźmina 3 jest smutne. Znaczy, możecie powiedzieć, że jest wiele zakończeń w Wiedźminie 3 i mielibyście rację, ale to zupełnie nie o to mi dzisiaj chodzi. Zakończenia Wiedźmina są świetne i rozbudowane, ale problem jest z tym, co dzieje się w grze po tych zakończeniach, czyli właśnie nic. Gra wczytuje nam stan gry sprzed tym, jak podjęte zostały jakiekolwiek działania i to, że przykładowo Nilfgaard w naszej rozgrywce wygrał wojnę, nie ma żadnego znaczenia. A my nie odczuwamy żadnych konsekwencji naszych wyborów, ale nie w tym gameplayu, bo postanowiłem to naprawić. Witam was w odcinku, w którym to realnie odczujemy konsekwencje naszych wyborów dzięki modyfikacji Consequences of War. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie i wpadnijcie na szefowego wiedźmińskiego Discorda. Z botami, z memami, a nawet z osobną sekcją, jeżeli chcecie się pobawić w roleplay. A my, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Mody Consequences of War wprowadzają, jak sama nazwa mówi, konsekwencje wojny i zmieniają nam mapę na taką, żeby miała sens w zależności od naszego zakończenia. Konkretnie chodzi mi tutaj o zakończenia wojny pomiędzy Nilfgaardem a Redanią. Znaczy no, w teorii tam Nilfgaard się bije z całym światem, ale tak naprawdę tylko Redania postawiła mu jakikolwiek opór. I to właśnie od tego, jak zmienia się mapa, kiedy wojnę wygra Redania, sobie porozmawiamy. W Wiedźminie 3 Redania może wygrać na dwa sposoby i z dwoma zupełnie innymi władcami. Wielką Redanią opiekować się będzie albo Dijkstra, który to zjednoczy całą północ przez polityczne zagrywki, albo genialny taktyk i tyran, Radowid V. I to właśnie od Radowida V sobie zaczniemy. Nie ma sensu, że po zakończeniu Wiedźmina 3, w którym to Radowid V zwycięża i podporządkowuje sobie północ, i tak po środku Velen znajdziemy obóz Nilfgaardzkiej Armii Środek. Zatem pierwsza zauważalna zmiana, jeżeli Radowid V wygra i wgramy te mody, to zmiana barw w nilfgaardzkim obozie. Od teraz zamiast złotego słońca w dawnym nilfgaardzkim obozie, będziemy mogli zobaczyć białego orła na czerwonym tle. Raz na jakiś czas będziemy mogli też zauważyć temerskie siły ubrane na czerwono, czy temerską flagę, również przemalowaną na piękną czerwień. Same posterunki graniczne się nie zmienią, nadal będą one strzeżone przez redańskie wojsko, tak jak ma to normalnie miejsce w grze. Za to kryjówka partyzantów, w której to normalnie spotykamy niebieskie pasy, zmieni barwy na zielone, a w niej znajdziemy Skojatel, które od teraz będą robić partyzantkę zamiast Emerczyków. Miasto Oxenfurt się nie zmieni, tak samo jak w oryginale będzie tam redańskie wojsko, a w Nowigradzie za sprawą łowców czarownic nadal będziemy mogli napotkać palone stosy, na których płonąć będą czarodzieje, znachorzy czy po prostu nieludzie. Zamiast wojsk Nilfgaardu redańskie patrole będą chodzić po całym Velen. W końcu od teraz władzę nad tymi terenami będzie miał Radowid i w miejscach takich jak Kasztel w Rońce będziemy mogli takowe wojsko zauważyć. Czy wojsko Barona, czy Nilfgaard, czy Temeria. W wojsku nic się za bardzo nie zmienia. Chcą tylko jeść i chlać. Nad białym sadem zawisną biało-czerwone lilie i to temerskie wojsko, ale pod innym kolorem, będzie patrolować biały sad. Tak samo zamek królewski w Wyzimie zmieni barwy na czerwone, a w dawnej komnacie Emhyra zamiast obrazu Ciri będzie wisiał obraz Radowida. Chyba tam wisiał obraz Ciri albo Emhyra. A zamiast złotego słońca będzie biały orzeł. Sam zamek w Wyzimie strzeżony będzie nie przez wojsko Nilfgaardu, jak to ma miejsce normalnie w grze, a przez wojsko redańskie. Zmieniają się też komentarze wojska i zamiast czegoś po nilfgaardzku od przechadzających się wojsk usłyszeć będziemy mogli raz na jakiś czas niech żyje Radowid czy Wielka Redania. Więc modyfikacje te naprawdę dodają klimatu do gry, a nie tylko zmieniają flagi i tyle. Jeżeli jednak wojnę wygrał Nilfgaard, nad miastem Oxenfurt zawiśnie złote słońce, a miastem przechadzać się będą nie jak to ma miejsce w oryginale redańskie wojsko, a nilfgaardzkie. To samo Nowigrad zmieni barwy na czerwono-złote, a w samym mieście nie znajdziemy już stosów, na których płonąć będą nieludzie lub czarodzieje. Nie znajdziemy też łowców czarownic, którzy Emhyrowi kompletnie potrzebni nie byli. I chociaż Kościół Wiecznego Ognia nadal w Wiedźminie będzie, to pod dużą kontrolą Nilfgaardu i z dużo mniejszym fanatyzmem. Sam obóz Armii Środek nie zmieni się, za to zmieni się Velen, która od teraz raz po raz patrolować będzie temerskie wojsko czy nilfgaardzkie. A władzę nad Kasztelem w Rońce przejmą ich prawowici właściciele, czyli Temerczycy. Tak jak mówiłem, nieważne jakie wojsko, chcą tylko jeść i chlać. Władzę nad zamkiem w Wyzimie również odzyska Temeria na zasadach lennika i barwy złoto-czarno-niebieskie będą od teraz powiewać w zamku.
Jeżeli ktoś nie do końca rozumie, dlaczego złoto czarno-niebieskie, to oczywiście Temeria w tym scenariuszu odzyskała swój kraj, ale na zasadach Linnika. Po więcej odsyłam was do filmu, która decyzja jest prawidłowa w misji Racja Stanu, który zapewne wyskakuje wam w prawym górnym rogu. Obraz w komnacie króla zmieni się natomiast na obraz Foltesta, a w samym zamku znajdziemy Rosza, który duma zapewne nad tym, jak sprawić, by tu Temeria wyszła spod buta Nilfgaardu, i Talara, który ślęczy od teraz przy mapie, pewnie zastanawiając się nad tym samym. Temeria odzyska również władzę nad Białym Sadem, w którym to od teraz znajdziemy sporo niebiesko-białego wojska. A przy posterunkach, w których to zazwyczaj spotykaliśmy redańskie wojska, teraz możemy spotkać Nilfgaardczyków, którzy to sprawdzają glejty i wpuszczają z nimi ludzi. Fajne jest w modyfikacji Consequences of War, że zmienia ona też barwy żołnierzy na takie, jakie w grze nie możemy znaleźć. I przykładowo model zwykłego redańskiego strażnika, którego spotkać możemy w Nowigradzie, a który to normalnie ubrany jest na czerwono-białe barwy, od teraz ubrany będzie w czerń i żółć. Nie wiem, czy to autor stworzył sam te modele, czy wyciągnięte zostały one gdzieś z plików gry. W każdym razie, naprawdę fajnie to wygląda. Władzę nad tymi terenami przejąć może też Dijkstra, który w przeciwieństwie od Radovida nie narzuci tyraniom swoich poglądów, wybijając przy tym połowę Redańczyków i Temerczyków. A zrobi to taktycznie, jednocząc wszystkie królestwa północy w jedną wielką unię. Oczywiście zarządzaną przez Redanie i przez samego Dijkstrę. Stąd nowa flaga, która powiewać będzie od teraz w dawnym obozie Armii Środek. Flaga Zjednoczonej Północy, na której to znajdziemy czerwoną flagę Edirn, Kedwen, Temeri i zapewne Lyri i Rivi. I oczywiście Biały Orzeł na samym środku, czyli herb Redani. Taką samą flagę znajdziemy w pałacu w Wyzimie, która wisieć będzie wraz z białymi liliami, a w samym zamku w Wyzimie zamiast Rosza znajdziemy Lamberta oraz Keirę. W Białym Sadzie znajdziemy dużo temerskiego wojska, ubranego na czerwono, tak samo zresztą jak w siedzibie Barona. A po samym Velen przechadzać się będą oczywiście redańskie wojska. Mapa w zależności od tego, kto wygrał wojnę, zmienia się dzięki tym modyfikacjom na naprawdę klimatyczną. I faktycznie pozwala nam to po zakończeniu gry odczuć realne skutki naszych decyzji. Chociaż wiadomo, nic to w naszym gameplayu za bardzo nie zmienia. Ale i tak naprawdę fajnie jest pojechać do Nowigradu na zakupy, czy do Oxenfurtu, kiedy wykonujemy misję z dodatku serca z kamienia i zobaczyć tam nilfgaardzkie wojsko. Dodaje to naprawdę klimatu do gry i dziwne właściwie, że twórcy po prostu nie dodali takich zmian do gry. Pewnie kosztowałoby to ich za dużo czasu, a terminy goniły. W sumie to mogli przy next genie po prostu dodać i scalić tego moda, ale no z jakiegoś powodu tego nie zrobili. Możliwe, że na przykład przez to autor w opisie modyfikacji napisał, że nie ma on możliwości wychwycenia, jakie mieliśmy zakończenie. Zatem może być to przez ograniczenie silnika CD Projekt Red, Red Engine, a sami twórcy nie mieli po prostu takiej możliwości. Możecie też zapytać w takim razie, skąd autor wiedział, jakie mieliśmy zakończenie, jeżeli sam silnik możliwe, że w ogóle tego nie wychwytuje. I z tym pytaniem przejdziemy niestety, ale do największego mankamentu w tych modyfikacjach. W całym odcinku mówię wam modyfikacje, zamiast po prostu modyfikacja. A to dlatego, że tych modyfikacji jest kilka, konkretnie trzy. Consequences of War Nilfgaard 1, Consequences of War Dijkstra oraz Consequences of War Radovid. I w zależności od tego, jakie mieliśmy zakończenie Wiedźmina przed rozpoczęciem dodatków, musimy wgrać je niestety ręcznie. I jest to problem, bo takie ręczne wgrywanie niestety odbiera troszeczkę imersji, że jednak po zakończeniu musimy wyłączyć tą grę i przerzucić te pliki i o tym w ogóle przede wszystkim pamiętać, żeby to zrobić. I za to niestety od mojej końcowej oceny odejmę punkt. Plus sama modyfikacja będzie nas z tej imersji raz na jakiś czas też wyrzucać, kiedy będziemy przykładowo widzieć szeregowego Wacława, ubranego na czarno-złoto, śpiewającego redański hymn. Ale na szczęście tych momentów jest naprawdę mało. Te modyfikacje otrzymują ode mnie mocne 9 na 10 za wykonywanie swojej pracy naprawdę dobrze. I powiem więcej, według mnie, jeżeli w przyszłości będziesz ogrywać Wiedźmina jeszcze raz, powinieneś o tych modyfikacjach zdecydowanie pamiętać i odświeżyć sobie rozgrywkę w dodatkach do Wiedźmina i odczuć Consequences of War. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi, a jeżeli nie macie jeszcze na gigaszefowym Discordzie, to wierz mi, że popełniasz błąd, gagatku. A my widzimy się w następnym. Do zobaczenia.